Jak zapowiadali, tak zrobili. Po otwarciu dwóch interaktywnych sal do prowadzenia działań prewencyjnych przyszedł czas na trzecią. Nic nie ujmując poprzedniczkom, otwarta niedawno Iskierka 3 wywiera na gościach powiatowych strażaków ogromne wrażenie. W tym pomieszczeniu pokazujemy, jakie są skutki nieprzestrzegania tych elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego w domu. Tak jak Państwo się możecie naocznie przekonać, no, jest to mieszkanie po pożarze i jest to mieszkanie, które, że tak powiem, stanowi jakby odzwierciedlenie tego mieszkania z sali szkoleniowej numer 1. Podzielono je na kilka części, a każda spłonęła z innego powodu. Kuchnię zniszczył zapalony olej, salonowi zaszkodził rozlany wosk ze świeczek, a sypialni domownik po kielichu, który zasnął z papierosem w ręku. Szczególnie mocne nerwy warto mieć, odwiedzając pokój dziecinny. Stoi tam bowiem strawione przez ogień łóżeczko. Z założenia miało to pomieszczenie wyglądać jak spalone, pachnieć jak spalone. Mieliśmy czuć, wchodząc, ciepło. Tam jest nad drzwiami zamontowana taka nagrzewnica, która daje takie uderzenie ciepła w momencie wejścia. No, mamy rzutnik płomienia, którym tutaj Państwo widzicie, jest akurat wyświetlany płomień nad kuchnią. Ma to stojąc przy drzwiach obrazować. Rzeczywiście w tej chwili w tym pomieszczeniu trwa pożar. Dla spotęgowania złudzenia wszystko dzieje się w ciemności. To sprawia, że nawet twarde osoby widok może zwalić z nóg. Dlatego sala nie jest przeznaczona dla dzieci ani ludzi o zbyt słabych nerwach. Co innego dwie starsze iskierki. Pierwsza z nich stanowi imitację domu, w którym pokazuje się, jak i gdzie pożar może zaistnieć. W drugiej zaś dzieci i młodzież poznają m.in. sposoby ewakuacji. Już w tamtym roku ponad 1300 dzieci z terenu miasta Legionowo zostało objętych programem, który był realizowany dzięki wcześniejszym finansowaniom przez miasta Legionowo, tak zwane Iskierki 1 i Iskierki 2. Wiemy, że Polska należy do krajów przodujących niestety w Europie w statystyce śmiertelności podczas pożarów. Bardzo chcemy to zmienić, a zmienić to może przede wszystkim edukacja i świadomość społeczna. Dlatego wspomagamy Straż Pożarną w inwestowaniu właśnie w te działania edukacyjne. Iskierkę 3 wykonali strażacy, którzy dekorując ją wzorowali się głównie na własnych doświadczeniach. Całe wyposażenie stanowią meble i przedmioty wyrzucone przez mieszkańców na śmietnik. Miasto i powiat dofinansowały natomiast zaplecze sanitarne. Jest to w Legionowie, w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Jest to jedno z nielicznych na Mazowszu, bo piąte pomieszczenie w ten sposób zorganizowane. I tutaj staramy się, aby we wszystkich komendach powiatowych takie pomieszczenia powstały, żeby ten program tej prewencji społecznej, nowe zjawisko w Państwowej Straży Pożarnej, żeby ono się rozwijało jak najbardziej i jak najwięcej można było dotrzeć do ludzi, do młodych osób. Póki co strażakom idzie to doskonale. I jeśli pójdzie tak dalej, iskierki rozniecą wielki edukacyjny płomień.